programie zobaczymy. Sesja Rady Powiatu w Policach. Wręczono złotą odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Budżet powiatu polickiego na 2024 rok. Rusza przebudowa ulic Cisowej i Nadbrzeżnej w Policach. Rozpoczęła się rekultywacja i remediacja terenu przy ulicy Kamiennej. Zapraszamy! 26 stycznia odbyła się 61. sesja Rady Powiatu w Policach. W sali sesyjnej gościł Stefan Marszałek, który został odznaczony złotą odznaką honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla województwa. Po otwarciu obrad radni wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu powiatu. Kwestia ulicy Piłsudskiego. Wiemy, o co chodzi, w jakim ona jest stanie. I tak trzeba przyznać, że tamten zabieg wcześniejszy okazuje się przed co najmniej 7 laty dość długi czas wytrzymywał. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, jak Państwo widzicie, to już całkowita destrukcja. Stąd też zarząd podjął decyzję, że w ramach posiadanych środków i budżetu będziemy wykonywali remont, ale nie remont gruntowny z chodnikami, a remont nawierzchni. Podczas sesji przedstawiono sprawozdania z działalności Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu za ubiegły rok. Radni omówili kwestie budżetowe oraz podjęli uchwałę w sprawie przekazania gminie Dobra 120 tysięcy złotych na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Dobrej. Inicjatywa, która została zapoczątkowana na forum powiatu polickiego przy spotkaniu wszystkich samorządów tworzących powiat policki wiele lat temu, skutkowała tym, że w Dobrej powstało schronisko dla zwierząt, które służy wszystkim zwierzętom, wszystkim naszym braciom mniejszym z całego powiatu i samorząd powiatowy co roku partycypuje w utrzymywaniu tego schroniska. Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 23 lutego. Wraz z początkiem roku powiat policki przedstawił szczegółowe założenia budżetowe na 2024 rok. Przypomnijmy, że dochody ustalone zostały w wysokości ponad 168 milionów złotych, a wydatki na poziomie blisko 183 milionów. Deficyt budżetu powiatu polickiego wyniesie 14,5 miliona złotych. Kilka lat temu, jak to zwykle bywa w samorządach, przyjęliśmy odpowiedzialność dotyczącą prowadzenia powiatu polickiego. Dam tylko dwie dane. Jedna. 2015 rok, 68 tysięcy mieszkańców, dziś prawie 85. 2015 rok, około 60 milionów budżet powiatu polickiego, dziś prawie 200, a w zeszłym roku ponad 200. To są takie dwie dane, które pokazują, co się stało. I to oczywiście nie stało się tylko i wyłącznie za przyczyną naszych chęci, ale do tego właśnie zmierzałem. Jest to pewien proces. Początek kadencji obecnego zarządu powiatu nie był łatwy. Powiat policki miał zobowiązania, które należało spłacić, a jedynym źródłem dochodu każdego powiatu są wpływy ze strony rządu. Otrzymywane od państwa pieniądze przeznaczone są na konkretne inwestycje i projekty, dlatego powiat w niewielu aspektach może pozyskiwać własne dochody. Ten budżet opiera się na założeniach, które otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów w listopadzie zeszłego roku. Na jej podstawie i w pewnej prognozie stworzyliśmy budżet, a jego wysokość w znacznym stopniu przekracza wydatki bieżące, ponieważ od kilku lat powiat policki skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Nowy budżet zakłada nowe plany inwestycyjne oraz dokończenie tych aktualnie realizowanych. W tym roku zakończy się większość inwestycji drogowych trwających obecnie m.in. w Bezrzeczu, Stobnie, Ścięcinie, Kołbaskowie czy Smolencinie. Powiat planuje wyremontować także drogi w Ustowie, Kamieńcu, Pargowie, Buku, Stolcu i Policach. Największe wydatki jednak stoją po stronie oświaty. Na ten moment do budżetu edukacji, do subwencji i dochodów powiat policki dokłada kwotę prawie 17,5 miliona, co stanowi 26% wszystkich wydatków. Ten procent jest obecnie nieco mniejszy niż w 2023 roku, ale tak jak powiedziałam wcześniej, będzie podwyżka dla pracowników pedagogicznych, więc na pewno ten procent będzie inny. Rok 2024 w oświacie powiatowej będzie upływał pod hasłem rozwoju szkolnictwa zawodowego. Powiat policki będzie realizował dwa duże projekty. Pierwszy to branżowe centrum umiejętności. Drugi projekt dotyczyć będzie rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadpodstawowym oraz kształcenia zawodowego transgranicznego. W placówkach oświatowych będą także prowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Ponad 15 milionów złotych powiat wyda na politykę społeczną, czyli m.in. na prowadzenie ośrodków wsparcia takich jak CPR, PUP, Dom Samotnej Matki, Senior Plus, RCWON czy Powiatowy Klub Samopomocy. Proszę Państwa, w ubiegłym roku wydaliśmy na inwestycje około 65 milionów. W tym roku planujemy wydać prawie 63, ale ta kwota się zwiększy. W związku z powyższym
Zobaczcie Państwo, jest prawie 35% budżetu. W tych trudnych, ciężkich czasach, czasach inflacji, czasach rosnących przecież kosztów mediów, to tak jak każdy, taki my tego doświadcza. Przedstawiciele samorządu powiatowego podkreślili, że uchwalony budżet jest budżetem stabilnym i prorozwojowym. Rozpoczęła się przebudowa ulic Cisowej i Nadbrzeżnej w Policach. 23 stycznia wprowadzono ruch wahadłowy oraz rozpoczęto prace związane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej. No i nie jest to dobra wiadomość dla mieszkańców. Bardzo Państwa przepraszamy za te wszystkie utrudnienia, ale myślę, będąc na wielu spotkaniach z mieszkańcami, odpisując na petycje w sprawie remontu tej drogi, myślę, że jednak wszyscy są zadowoleni, że ten remont się rozpoczął. Wykonawcą jest firma Eurowia Polska. Wartość inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Inwestycja jest bardziej gruntowna. Zerwanie warstwy tej ścieralnej i sfrezowanie jest tylko pierwszym etapem. Nastąpią teraz wykopy, będzie poprawiona cała instalacja deszczowa, będą przebudowywane chodniki, nowe lokalizacje przejść dla pieszych, z uwzględnieniem między innymi w dalszych odcinkach, tam gdzie mamy szkołę, bezpiecznych przejść dla dzieci. Także ta inwestycja to nie tylko wymiana samej nakładki, ale taka gruntowny remont całego tego odcinka, aż do skrzyżowania z ulicą asfaltową. Gruntowny remont ulicy potrwa 12 miesięcy. Na jego realizację powiat policki uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat policki rozpoczął kolejny etap ratowania zdegradowanego terenu przy ulicy Kamiennej i przywracania mu naturalnych warunków. Rekultywacją i remediacją zajmie się firma posiadająca 20-letnie doświadczenie w branży. RMEA specjalizuje się badaniami środowiskowymi i geotechnicznymi oraz pełną rewitalizacją zanieczyszczonych terenów. Przede wszystkim będzie to polegało na wykonaniu remediacji metodą ex situ, czyli wywozimy grunt do miejsca, do tego przeznaczonego, do uprawnionego odbiorcy. Co więcej, tym uprawnionym odbiorcem będziemy my sami, także w bardzo optymalny sposób jesteśmy w stanie zagospodarować ten grunt, ponieważ dokładnie znamy dogłębnie ten proces, któremu będziemy poddawać ten grunt, przywracając mu drugie życie i być może będziemy mogli go wykorzystać później w dalszych procesach budowy. Według wstępnych szacunków do wywiezienia kwalifikuje się co najmniej 10 tysięcy metrów sześciennych skażonego gruntu. Dokładna ilość będzie znana po przeprowadzeniu specjalistycznych pomiarów. Potwierdziło się również i to, że same zanieczyszczenia, które są w ziemi pod składowanymi nieczystościami, nie tylko dotyczą samych nieczystości, a w większości wręcz dotyczą właśnie tych substancji ropopochodnych, a więc olei i benzyny. Tam jest m.in. taka żelbetonowa hala stojąca obecnie. To miejsce, gdzie w okresie przedwojennym i wojennym prowadzone były działania i produkcja fabryki benzyny syntetycznej. Także można by powiedzieć, że przypadkiem zupełnie, no bo 12 lat temu przywieziono tam śmieci, rozprawiamy się też z czasami historii i zamknięciem tego przedziału wojennego. Na wymianę gruntu i nasadzenia firma potrzebuje minimum 3 miesiące. Ponadto RMEA przez kolejne 5 lat będzie cyklicznie podlewać zieleń, kosić trawę i nawozić glebę. Pielęgnacja ma zamienić to miejsce w teren zielony. Starania powiatu polickiego o uprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów zajęły lata i pochłonęły ponad 29 milionów złotych. Góra śmieci zniknęła, a umożliwiła to przeszło 25-milionowa dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość drugiego etapu to blisko 4 miliony złotych. Dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych przekazała gmina Police.